Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym poświęcić nasze spotkanie kwestii instytucji prawnej występującej w kodeksie cywilnym, a mianowicie przedawnienie roszczeń. Ale ze szczególnym uwzględnieniem na kwestie związane z faktem, że często Państwo otrzymujecie różnego rodzaju wezwania do zapłaty, wysyłają firmy windykacyjne, chociaż w ostatnim okresie czasu również spotkałem się z sytuacjami, kiedy ubezpieczalnie również kierują pisma do swoich klientów o zapłatę należności, która miała miejsce parę lat temu, nie zostało to zapłacone i wówczas zwracają się, oczywiście posiłkując się w tym piśmie wieloma zapisami, jeżeli nie dokonamy zapłaty w określonym terminie, właśnie w tym terminie określonym w takim piśmie, wówczas bardzo poważne konsekwencje prawne nas spotkają i z tego tytułu nie tylko będziemy musieli zapłacić tą należność, ale również koszty sądowe, koszty egzekucyjne, ewentualnie koszty zastępstwa procesowego i co nam zwielokrotni wartość tej należności, którą powinniśmy zapłacić. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie bardzo często tego typu firmy windykacyjne kupują wierzytelności, a więc dochodzi do cesji wierzytelności, bo każdy z nas zgodnie z przepisami prawa cywilnego ma prawo kupić od wierzyciela, czyli od osoby, która ma dług u kogoś, kupić taki dług dla siebie i wtedy staje się wierzycielem wobec dłużnika poprzedniej osoby. I właśnie z tego typu instytucji cesji wierzytelności korzystają tego typu instytucje, owe różnie nazywające się firmy windykacyjne i najczęściej jest to związane, że kupują po bardzo niewielkiej cenie właśnie roszczenia, które uległy przedawnieniu. Bo przecież zbyć taką wierzytelność, która jest już przedawniona, wartą nominalnie na przykład 1000 zł, można kupić za 10 zł, co jest dozwolone w prawie i wówczas płacąc 10 zł mamy wierzytelność już co prawda przedawnioną, ale wartości 1000 zł. Jeżeli takich wierzytelności skupimy bardzo dużo, taka firma zajmująca się profesjonalnie wydobywaniem wierzytelności, czyli ta firma windykacyjna, skieruje do bardzo wielu osób żądaniem zapłaty, bo ma tych cesji dokonała bardzo wiele, część z tych osób, do których kierowane będzie to pismo, oczywiście zapłacą. Zazwyczaj pisma kierowane są do osób starszych lub osób, które nie mają kontaktu bezpośrednio z prawem. Otrzymując tego typu pismo, biegną na pocztę, wpłacają należność i uważają, że sprawę załatwiły. I rzeczywiście załatwiły sprawę z tym, że doszło do takiej sytuacji, że zapłaciły za wierzytelność przedawnioną. Bo proszę Państwa, instytucja przedawnienia roszczeń, która jest określona w kodeksie cywilnym, przewiduje zasadniczo dwa okresy przedawnienia. Dziesięcioletni jest to jak gdyby standardowy, ale w większości roszczeń, które są do nas skierowane, są to roszczenia wynikające z płatności okresowych, czyli płacimy co miesiąc za telefon, płacimy co miesiąc czy w innych odstępach za energię elektryczną, za gaz, czy też opłacamy w określonych terminach jakieś należności z tytułu czesnego za szkołę. Wówczas tego typu wierzytelności przedawniają się z upływem 3 lat. Ale po upływie okresu owego 3-letniego terminu przedawnienia, ta wierzytelność nie przestaje istnieć. Ona istnieje z tym, że nie można tej wierzytelności skutecznie dochodzić przed sądem. A cóż to oznacza? Oczywiście taki wierzyciel, który ma przedawnioną wierzytelność, może skierować przeciwko dłużnikowi pozew o zapłatę tejże należności. A jeżeli ten dłużnik przed sądem podniesie zarzut przedawnienia, mówi,
Niestety ta wierzytelność przedawniła się już tam parę miesięcy czy rok temu, w związku z tym nie można skutecznie dochodzić przed sądem. Wówczas sąd oddali powództwo, stwierdzając, że doszło do przedawnienia roszczeń i w związku z tym nie może być skutecznie orzeczone wyrokiem sądowym konieczność zapłaty tejże należności. Ale w sytuacji, kiedy dobrowolnie spełnimy to świadczenie, mimo że wierzytelność jest przedawniona, nie możemy żądać zwrotu tejże należności, twierdząc, no ja zapłaciłem, ale nie wiedziałem, że wierzytelność jest przedawniona, w związku z tym ja chcę, żeby ten wierzyciel mi zwrócił te pieniądze. Dlatego w prawie cywilnym istnieje tak zwana instytucja roszczeń niezupełnych, czyli jest to roszczenie, które istnieje, ale skutecznie nie może być przed sądem dochodzonym właśnie z powodu tego, że nastąpiło przedawnienie roszczenia i osoba, która co prawda jest wierzycielem, ona pozostanie do końca życia i taka wierzytelność oczywiście może być przedmiotem spadku, w związku z tym będzie istniała, ale skutecznie przed sądem nie będzie mogła być dochodzona. Więc reasumując, często, bardzo często można by rzec, takie pisma przychodzące do nas są to pisma z roszczeniami o wierzytelności, często zdarza się nieistniejącymi, ale bardzo często zdarza się, że są to wierzytelności już przedawnione. W związku z tym, nim podejmiemy decyzję, co robić dalej, no, skonfrontujmy ten problem z osobą, która ma wiedzę na temat, czy rzeczywiście należy płacić za te pieniądze, które zostały określone w takim piśmie, takim wezwaniem do dobrowolnej zapłaty, czy też taka wierzytelność nie istnieje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny program.